Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a jeśli historia Was zainteresuje, zostawcie proszę również łapkę w górę oraz komentarz. Zapraszam. Praca za granicą to dla wielu Polaków jedyna szansa na zapewnienie sobie i swojej rodzinie godnych warunków życia. Choć różnica między zarobkami w Polsce a w zachodnich krajach unijnych znacznie się w ostatnich kilkunastu latach zmniejszyła, jednak wciąż wielu naszych rodaków decyduje się na wyjazd za granicę. Najczęściej wybieranymi państwami, do których decydują się wyjeżdżać Polacy, są Wielka Brytania, Niemcy i Holandia. I właśnie to ostatnie państwo wybrała również bohaterka dzisiejszego odcinka, Aleksandra. Dziewczyna przychodzi na świat 29 kwietnia 1992 roku. Jej dzieciństwo i młodość związane są z Krosnem. Obecnie niespełna 45-tysięczne miasto położone w województwie podkarpackim, a znanym głównie z renesansowych sukiennic znajdujących się w rynku, a także z położonych w pobliżu ruin zamku Kamieniec w Odrzykoniu. To właśnie z Krosna Aleksandra i jej chłopak Ernest wyjechali do Holandii w celach zarobkowych. Decyzja o wyborze kraju z pewnością nie jest przypadkowa, ponieważ właśnie w Holandii od kilkunastu lat mieszkają bracia Oli i nic dziwnego, że wybiera wyjazd do miejsca, w którym ma kogoś bliskiego. Przed wyjazdem za granicę dziewczyna pracowała w jednym z przedszkoli. Źródeł do tej sprawy jest bardzo mało i nie wiadomo, czy Ola zrezygnowała z pracy, czy po prostu wyjechała do Holandii na okres wakacji. Jest rok 2017. Ola ma 25 lat, jej chłopak jest od niej o 2 lata starszy. Para wyjeżdża do pracy. Agencja zatrudniająca wielu obcokrajowców, w tym głównie Polaków, zapewnia im nocleg w hotelu robotniczym w mieście Marsbergen w prowincji Utrecht. Miasteczko znajduje się około 18 kilometrów od Utrechtu. Jest naprawdę bardzo niewielkie, ponieważ mieszka tam niespełna 1300 osób. W dawnym hotelu przeznaczonym dla turystów zamieszkuje teraz wielu imigracyjnych pracowników, bo od 2015 roku jest to hotel typowo pracowniczy. W lipcu 2017 roku wśród tych pracowników są również Ola i Ernest. Polacy pracują, chcą odłożyć pieniądze na lepszą przyszłość. Wolny czas spędzają na odpoczynku i starają się nawiązywać również nowe znajomości wśród Polaków mieszkających i pracujących wraz z nimi. Para uchodzi za zgodną i zakochaną. Są spokojni, nie sprawiają żadnych problemów, jednak sposób, w jaki są postrzegani przez współpracowników, ma się wkrótce zmienić. Jest piątek, 14 lipca 2017 roku. Ola i Ernest wraz z poznanymi w Holandii innymi Polakami, kobietą i mężczyzną, spotykają się po pracy. We czwórkę chcą się odprężyć po ciężkim tygodniu i odpocząć. Piją alkohol, rozmawiają i śmieją się. Świadkowie widzą, jak w pewnym momencie między Olą a Ernestem dochodzi do kłótni. Rejestruje to również hotelowy monitoring. Para krzyczy na siebie wzajemnie, po czym Ernest uderza Aleksandrę otwartą dłonią w twarz, ciągnie ją za włosy i popycha.
Ola upada na podłogę i uderza głową o posadzkę. Po chwili wstaje, jednak ma problemy z zachowaniem równowagi. Monitoring rejestruje, jak dziewczyna tego wieczoru przewraca się jeszcze dwukrotnie. Tym razem sama, nie będąc popychaną przez swojego chłopaka, jednak nie można wykluczyć, że zachwianie równowagi miało związek z uderzeniem w głowę. A być może to połączenie uderzenia oraz wypitego wcześniej alkoholu. Według Ernesta do kłótni doszło, ponieważ w trakcie spotkania mężczyzna rozmawiał z towarzyszącą im kobietą i według niego Ola uważała, że Ernest za dużo czasu i uwagi poświęcał tamtej kobiecie i dziewczyna miała być po prostu o to zazdrosna. Jakiś czas później towarzystwo rozchodzi się. Ola i Ernest udają się do swojego pokoju. Przez chwilę jest cicho, jednak po pewnym czasie z ich pokoju zaczynają dobiegać hałasy. Słychać krzyki. Ewidentnie między parą dochodzi do kolejnej ostrej wymiany zdań. Jeden z mieszkańców hotelu pracowniczego jest szczególnie zaniepokojony, ponieważ kiedy przechadza się korytarzem w budynku, spotyka roztrzęsioną Olę. Kobieta trzyma w ręku potłuczony kubek, wygląda na wyraźnie zdenerwowaną. Jest czerwona na twarzy, ewidentnie płakała. Mężczyzna pyta, czy może jej jakoś pomóc, jednak 25-latka mówi, że wszystko jest w porządku. Następnego dnia zdenerwowany Ernest dzwoni na telefon alarmowy. Jest kilka minut przed godziną 14. Mężczyzna mówi, że jest mieszkańcem hotelu pracowniczego i dzieli pokój ze swoją o 2 lata młodszą dziewczyną. Przed chwilą się obudził i dostrzegł, że Aleksandra nie daje znaku życia, nie reaguje na słowa ani na dotyk. Na miejscu szybko zjawiają się służby. Okazuje się, że Ola nie żyje. Wszyscy mieszkańcy hotelu są w szoku. Ernest zostaje zatrzymany przez policję. Podejrzewa się, że zabił swoją partnerkę. Holenderscy śledczy mają nadzieję, że w czasie przesłuchania zdobędą informacje na temat przebiegu zdarzenia i dowiedzą się, co się stało. W trakcie przesłuchania Ernest wyjaśnia, że poprzedniego dnia pokłócił się ze swoją dziewczyną. Awantura trwała długo, ale kiedy para przestała się kłócić, mężczyzna po prostu poszedł spać. Ola niestety już się nie obudziła. Policjanci są podejrzliwi, chcą sprawdzić wiarygodność mężczyzny, przesłuchują świadków i zabezpieczają monitoring. Udaje się potwierdzić słowa mężczyzny na temat sprzeczki. Nagrania z monitoringu przedstawiają również moment upadku dziewczyny po uderzeniu, a także dwóch kolejnych upadków już bez bezpośredniego udziału Ernesta. Prokuratura w Utrechcie wszczyna śledztwo i będą badać okoliczności śmierci Polki. W tym czasie rodzina Aleksandry, czekająca na jej powrót w Polsce, dowiaduje się o jej śmierci. Informacja jest szokująca i trudno pogodzić się z tym, że dziewczyna, która wyjechała za granicę, by zarobić pieniądze na lepsze życie, już nie wróci żywa do Polski. Z uwagi na to, że polską ustawę karną można stosować w przypadku, jeśli przestępstwo zostało popełnione przez Polaka za granicą, rodzice Aleksandry składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawa jest tym bardziej poważna, że zarówno osobą podejrzewaną, jak i ofiarą są obywatele Polski. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczyna śledztwo z artykułu 155 Kodeksu Karnego. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Prokuratura holenderska sprawdza natomiast, czy nie doszło do zbrodni zabójstwa. Na pytanie o przyczynę śmierci Polki ma odpowiedzieć sekcja zwłok.
i według ustaleń Ola zmarła z powodu krwiaka mózgu. Ernest staje przed holenderskim sądem. Nie jest jednak oskarżony o zabójstwo. Według Holendrów nie ma pewności, czy krwiak pojawił się w wyniku upadku spowodowanego popchnięciem przez Ernesta, czy po upadku, do którego doszło później, gdy dziewczyna przewróciła się już sama. Według ustaleń tamtejszej prokuratury nie można Ernestowi postawić zarzutu zabójstwa, zaś za pobicie prokurator zażądał kary 2 miesięcy pozbawienia wolności i właśnie z takim aktem oskarżenia zwraca się do sądu. Sąd zgodził się z większością ustaleń, ale jest jeszcze bardziej pobłażliwy niż prokurator, dlatego nie skazuje mężczyzny za zabójstwo, a jedynie za napaść na kobietę i przemoc domową, za co wymierza mężczyźnie karę w postaci 60 godzin prac społecznych. Ernest po ogłoszeniu wyroku opuszcza areszt śledczy. Ten wyrok bulwersuje opinię publiczną, ale przede wszystkim bliskich Aleksandry. Ernest został skazany na tak niską karę, ponieważ zdaniem sądu nie ma pewności, że śmierć Oli miała związek z upadkiem po tym, kiedy mężczyzna ją uderzył. W swoich wyjaśnieniach mówił, że kiedy kładł się spać nad ranem o godzinie 5:30, Ola jeszcze żyła. Nie ma świadków, którzy mogliby zaprzeczyć jego słowom, a każda wątpliwość jest na korzyść oskarżonego. Ola zostaje pochowana w Krośnie. Na pomniku znajduje się zdjęcie ślicznej, uśmiechniętej dziewczyny, która dopiero niedawno zaczęła swoje dorosłe życie. Życie, które zostało tak nagle przerwane. Wkrótce po procesie media holenderskie piszą o tym, że istnieje możliwość, że Ernest ponownie stanie przed sądem. Tym razem proces ma mieć miejsce w Polsce. Przewidują to holenderscy karniści, którzy uważają, że takie rozwiązanie jest wysoce prawdopodobne. Za takim rozwiązaniem opowiada się holenderski specjalista od międzynarodowego prawa karnego. Ojciec Aleksandry bardzo krytykował metody pracy holenderskiej prokuratury i sądu. Według niego do śledztwa nie przyłożono się w odpowiedni sposób. Mężczyzna przypomniał, że Ernest w trakcie przesłuchań kilkukrotnie zmieniał swoje wyjaśnienia, które były sprzeczne z tymi, które przedstawił w czasie pierwszej rozmowy z policją. Ojciec Oli uważa, że fakt tych nieścisłości został przez organy ścigania całkowicie zignorowany, a wyjaśnienie tego wątku, przyczyn zmiany wyjaśnień, mógłby wpłynąć na kwestię winy oraz na wyrok wydany przez sąd. Obrończyni Ernesta uważa, że mężczyzna nie powinien wyjeżdżać do Polski po odbyciu zasądzonej kary, to jest po przepracowaniu określonych w wyroku godzin. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że wówczas ruszy w Polsce proces przeciwko niemu i mężczyzna będzie sądzony z zupełnie innego artykułu. Kobieta uważa, że Ernest został już osądzony przez polskie media i proces nie byłby prowadzony w sposób neutralny. Rodzice Oli po tragedii byli bardzo wstrząśnięci stratą córki, nie udzielali się medialnie. Zresztą sprawa nie była szeroko komentowana w polskich mediach i trudno powiedzieć, czy miała swój dalszy ciąg po tym, jak polska strona ogłosiła, że chce sądzić Ernesta po raz drugi. W Holandii był sądzony za przemoc domową, za napaść i pobicie, natomiast w Polsce miałby być postawiony przed sądem za spowodowanie śmierci swojej partnerki i ważnym było ustalenie, czy było to zabójstwo, czy też nieumyślne spowodowanie śmierci. Niestety w mediach nie ma dalszych przekazów na ten temat, ale mam jednak nadzieję, że polskie organy ścigania przyjrzały się tej sprawie albo wciąż się jej przyglądają.
Może wśród słuchaczy są osoby, które znały Aleksandrę i posiadają jakieś informacje na temat aktualnej sytuacji w tej sprawie. Jeśli tak jest, podzielcie się proszę swoją wiedzą w komentarzach. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na następne zapraszam Was już za kilka dni, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!